Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku z BSA i dzisiaj, moi drodzy, będziemy napadać na safe za dymiarzem, więc mam nadzieję, że uda nam się coś wygrać, bo jak widzicie, spadłam dość sporo, bo jakieś 17 pucharków, więc musimy to wszystko odrobić, no, a potem na końcu otworzymy sobie te dwie skrzynki, także szału nie ma, ale mam nadzieję, że trochę wbijemy. Będziemy grać z randomami, więc musicie za mnie trzymać kciuki, bo naprawdę... O kurde, mają Leona i Franka. I jeszcze Dynamike'a. No to będzie ciekawie. Chociaż tutaj mamy Kruka w naszym teamie. Więc powinno się nam coś co nieco udać. Dawaj tego Dynamike'a. A i Frank to jest najgorszy. Dawaj, 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 dawaj. Ewelina, ale celuj, kobieto, celuj. Aj, ubili mnie. Ale to z moich błędów, powiem wam. Teraz trzeba się bronić. Trzeba bronić tego sejfa. Jest tu ktoś? Nie ma. Dobra, leci Frank. Trzeba uważać na jego ulta. A, Leon, 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 Leon. Ubija? Nie. Ubiliśmy go. Wow. Zdążyliśmy go ubić. Tam bomby koło sejfu naszego. Frank ma ulta. Trzeba spierdzielać przed nim. Żeby nas tylko ten Dynamite nie chciał ubić. Dawaj, dawaj. Ulta wypieprzymy. A nie zdążyłam uciec. Ale to nic, moi drodzy. No jak na razie... kiepsko nam idzie ta obrona tego sejfu. A dobra, udało się to obronić przed Leonem. Na Franka trzeba uważać, wybaczcie mi. A ulta ma. Pierdzielona bomba. Powiem wam, że właśnie lepiej tymi jednostkami grać, które mają właśnie szerokie pole, żeby właśnie wyrzucać te wszystkie bomby i tak dalej. No ale sobie postanowiłam, że zagramy Bu, no to gramy nim. Powiem wam, że fajna jest ta karta, naprawdę kozacka. Dawaj, 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 Leonie. Podejdź tu. Wydaje mi się, że pierwszą rundkę przegramy. Ale wiecie, jak to jest grać z randomami, plus... Kurde, 16% nam zostało, a ja 20 sekund. A jeszcze Leon tutaj miał tą niewidkę pierdzieloną. Dobra, przegraliśmy, ale powiem wam, że nawet nie wyszło tak źle, więc możemy być z siebie dumni. Tak szczerze wam powiem. Ktoś mnie ogląda, czyżby to był Kuras? Jeżeli tak, to dawaj, będziemy grać razem. Pierwszy meczek przegrany, ale to nic. Nie ma czym się przejmować tak naprawdę. Ile pucharków? Minus 2. No, troszeczkę to bolesne jest, ale... Mam nadzieję... Nie, nikt nas nie oglądał ze znajomych. No to ciekawe. Drugi meczek. Piper. MG. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Niech ta Piper broni. Ma tam Barley'a. Powiem wam, że najgorzej się chować w krzakach. Dawaj, 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 Ewelina. Czemu tego nie potrafisz wycelować, wariatko? Kurde, on się tak sował tam. On ma tak mało HP, a nie potrafię go, wiecie, ubić, nie? A to się wracam, żeby się troszeczkę naładować. Ma ulta. Ej! Chłopaki, obijajcie tam ładnie. Ja tutaj troszeczkę się podleczę. Dobra, leci Piperka, czyli ktoś tutaj pewnie... Dobra, są dwie Piper na mapie. Od przeciwnika i od nas. Kurde, ale mnie ściągnął. Fuck. Lecą, teraz trzeba się obronić, chłopaki. Nie, najgorzej, bo... A, dobra. Zabijcie tego. Jest, chyba się troszeczkę zawiesił. Zarąbiście, mam ulta.
Wypierdzielam to tam. A, leci do mnie Piperka. Spierdzielaj! Już tak mało nam zostało procent. Kochani, wygraliśmy. Wow, drugi meczyk wygrany, zarąbiście. I lecimy z kolejnym meczykiem. Uhu! Powiem wam, że plus 6 to naprawdę jest kozacko. Ile będzie mieć tych skrzynek do otworzenia? 3 skrzyneczki. Zarąbiście. Lecimy z kolejnym meczykiem. Powiem wam, że Bu jest dobry na tą mapę, ale lepsze są właśnie te takie jednostki, które mają te takie ulta, że mogą sobie, wiecie, rzucać przez te ściany, nie? Lecimy. Fajnie, mamy w przeciw... Ruda tam jest. Ruda tańczy jak szalona na naszej mapie. Dobra, ubili ją. Ja tutaj będę tak się leciutko przeciskać. Powiem wam, że i trzeba atakować, i trzeba się bronić. Kurde. A, tara. Ubita, wow. Ale za jaką cenę? Ile mi zostało... A, ubiliśmy się nawzajem. O, dobrze, że ubiliście tam. W ogóle fajnie, że w naszym teamie jest Brock. Bo naprawdę robi robotę, nie? Dobra, ja tutaj będę się czaić. Mam ulta. Zobaczcie sobie. Zarąbiście nam to wychodzi. A, nie podchodź tak blisko, level na 1 HP został. Ej, ale koledzy, obijajcie, żeż tam... Znaczy, brońcie naszą wieżę. No ja tu musiałam już zaryzykować mocno. Ale powiem wam, że szanse są wyrównane. Minuta 10. Do końca. A! Jezu, jak ta Ruda rzuca tymi śrubeczkami. A, kurde, no. Muszę to tam ubić, no bo... Nie, ubili mnie. No kurde, no nie możecie się poddawać, no jasna cholera. Nie no, przegramy. Przegramy to, kurde. No, jeden meczek wygrany, drugi przegrany. OMG. Minus 2. Nie. Nie możemy ciągle przegrywać. Dobra, lecimy dalej. Proszę, proszę, niech nam dadzą jakąś fajną... Kurde, tam jest Karl, Tara. I ta sama karta, co ja nią gram. No, może być ciekawie, bo on jednak Karl to jest taką kartą denerwującą, że naprawdę dużo zabiera. Ma przerąbane ulta. I trzeba... Ale w naszym teamie też jest Karl, więc... Ale chyba widzę, że jednak on ten nasz lepiej ogarnia. Dobra, tutaj atakuje. Broń mnie, Daryl. Broń mnie. Ubiję tą Tarę, czy nie? Kurde, no. A, właśnie, to jego przerąbane ulta. No, ciężko jest uciec przed tym, nie? OMG, no i teraz się troszeczkę sfokusowali na nas. Daryl zaciął się chyba. Kurde! Ale ta Tara, jak ona ma ultra... Ulta dziwne, nie? Zobaczcie, co teraz się dzieje pod naszą wieżą. Kurde, no. Chłopaki, bierzemy się w gardzie i musimy atakować, bo to nie ma normalnie mowy, żebyśmy tutaj przegrali. Dawać, dawać. Kurde, no Daryl. Daryl, ubijaj go, bo ja się muszę tu troszeczkę doładować. Rzucimy tej bomby. Wybaczcie, że tak się jąkam. Dobra, teraz musimy troszeczkę się obronić. Bo jak widzicie... O kurde, ma to ulta. Najgorzej. 62 to 59. 34 sekundy. Oj! Dobra, wpadł w moje bomby. A ja wpadłam w jego.
kurde! Nie, no dawać chłopaki, dawać, dawać, dawać. Musimy jeszcze jedną wygrać. Ale chyba w tym momencie przegramy to. 7 sekund. No już nie jesteśmy nic w stanie zrobić. OMG. Przegraliśmy niestety. Ale to nic. No. Miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. A więc otwieram już te skrzynki. Może nam wypadnie coś nowego. Chociaż wątpię. Chociaż tak strasznie bym chciała jakąś nową kartę. Serio. Gemy. No, to zawsze się przyda, nie? Ostatnia skrzynka. Ticket. OMG. Dobra, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Komentujcie tam i lajkujcie. I zachęcam Was do tego, żebyście wbili w opis, bo tam będzie link do mojego fanpage'a, więc polecam Wam. Jeżeli ktoś ma Facebooka, niech tam wbija, bo tam się dzieją fajne rzeczy, są memy z CR-a, z BS-a, więc Was zachęcam, bo tam daję wszystkie nowości, wszystkie nowinki, wszystkie informacje dotyczące mnie, więc polecam Wam wbić. Także ja się z Wami żegnam. Buziaki do następnego odcinka. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będę miała więcej pucharków. Także trzymajcie się ciepło. Piona, buziaki.